na końcu jest ufundowany przez panią Beatę Bublewicz. A jeszcze jedno. I w imieniu wszystkich dziewczyn z fundacji na twoje ręce, Marianko, najlepsze życzenia. Tort dzisiaj zapowiada się wyjątkowo smakowicie. Proszę Państwa, kryształowy łuk Amazonek jest wysokim odznaczeniem Federacji Stowarzyszeń Amazonki i przyznawany jest członkiniom za wybitne osiągnięcia w działalności ruchu Amazonek w swoim regionie. Kryształowy łuk otrzymuje pani Barbara Batoro-Warszawska. A o wręczenie proszę szefową Federacji Stowarzyszeń Amazonek Krystyna Beckman i panią Elżbietę Samsejską. Bardzo się cieszę i serdecznie gratuluję Basi Batoro-Warszawskiej, która w imieniu Konwentu Seniorek przy Federacji otrzymuje najwyższe odznaczenie nasze amazońskie. Kryształowy łuk. Serdecznie dziękuję jej za to. Ja tylko zupełnie zaczęłyśmy nagradzać naszym łukiem osoby, które są nam przychylne, które nam pomagają w naszej ciężkiej pracy. Mówię o latach 20 lat wstecz i chcę powiedzieć, że jesteśmy dumne, że mogliśmy wręczać osobom. Ojciec wszyscy całej federacji, jak profesor Obronkowski, jest na legitymacji numer jeden z dyrektorem ówczesnego Centrum Onkologii w Warszawie z profesorem Kłakowskim. Są jedyna. Nie, no dam. Przyjdźcie, Stasia, Stasia, proszę tu. Chodź tutaj. No chodź. Halinka. Chodźcie tutaj. Halinka. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, i dyplomy za wieloletnie wsparcie i życzliwość. I tutaj znajdą się też mężczyźni. Zapraszamy pana Mariusza Brzesowskiego. Grysia, Renata Harasimowicz, Stanisław Pawijanek, pani Aleksandra Szczepura i pan Maciej Szubska. Także są proszeni o odebranie dyplomu. Do życzenia. Pan marszałek skierował gratulacje. Przekażę na ręce pani Marianny. Natomiast dwa słowa od siebie. 20 lat w życiu młodego człowieka to piękny wiek. Kocha życie, jest zadowolony. Ale dzisiaj jak szłam razem z wami z ratusza tutaj do tej sali, szłam z paniami z Płocka, z paniami z Olsztyna, to one też kochają to życie i tak samo zachowują się jak osoby w wieku lat 20. One to życie chyba na nowo dostały. One są tak pełne energii.
że życzę wszystkim zdrowym, żeby tą energię od nich czerpały. Cieszę się, że tyle pani jest zaangażowanych w tą akcję, że to wy mówicie, że powinnyśmy się wszystkie badać, dlatego że ta paskudna choroba trafia i w osoby młode, i w średnim wieku, i w osoby starsze. Ja dzięki temu, że od wielu lat wspomagam Amazonki, też się to rozbadam i kiedyś może było to inne, natomiast teraz uważam to za swój obowiązek i mówię do wszystkich. Trzeba, to nie tylko warto, to po prostu trzeba, dlatego że wy wszystkie jesteście przykładem tego, że jest to choroba uleczalna. Dlatego życzę wam wiele, wiele pięknych chwil. Przede wszystkim zdrowia, ale abyście dalej były takie pogodne, takie zadowolone, żebyście wychodziły do świata, żebyście to życie kochały tak, jak było hasło dzisiejszej akcji, gdzie szłyśmy pod wspólnym, razem wszystkie. Dlatego paniom życzę wszystkiego najlepszego, a na ręce pani Marianny, szefowej Klubu Olsztyńskich Amazonek, przekazuję ten taki, wydaje mi się, najpiękniejszy jesienny bukiet, jaki udało mi się zorganizować. Dziękuję wam wszystkim za to, co robicie. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Ogromnie się cieszę, że mogę dzisiaj być tutaj z Państwem. Jestem posłanniczką dobrych życzeń i gratulacji od dwóch bardzo wyjątkowych osób. Najpierw pozwolą Państwo, że odczytam list od pani Anny Komorowskiej skierowany dzisiaj do Państwa. Do uczestników jubileuszu 20-lecia Olsztyńskiego Towarzystwa Amazonki. Szanowni Państwo. Z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Olsztyńskiego Towarzystwa Amazonki mam zaszczyt złożyć wszystkim paniom zrzeszonym w tej organizacji gratulacje i wyrazy wdzięczności za lata pracy i poświęcenia na rzecz integracji społeczeństw ludzi zdrowych i chorych. Dzięki pracy wszystkich pań godnej najwyższej pochwały umacnia się wiara w drugiego człowieka. Od wielu już lat w sposób bardzo rzetelny i kompetentny prowadzą panie rehabilitację fizyczną, dając ogromne wsparcie psychiczne osobom po zabiegach mastektomii, które ułatwiają powrót do pełnego życia. Organizują panie szeroko rozumianą indywidualną i zbiorową edukację dotyczącą raka piersi. Doświadczenie pań w dużym stopniu wpływa na podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki raka piersi oraz rozpowszechnianie wiedzy o korzyściach wynikających z samobadania. Wszystkie te działania przyczyniają się do zmniejszenia liczby osób chorych na raka. Dziękuję paniom za to oraz z całego serca życzę wytrwałości i sił w kontynuowaniu szczytnej misji, niesłabnącej energii, a przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Podpisano pani Anna Komorowska. Drugie przesłanie jest niezwykle. Z swojej strony pozostaje mi tylko dodać, że dziękując pięknie za kryształowe serce, które dostałam od pań, zapewniam, że moje serce zawsze należało i należy do was, a kwiaty przyjechały wcześniej niż ja i stoją tu przy fortepianie. Amazonki znalazły się dla Amazonek to obraz. Urazy na pewno wszystkich
A to się tylko brak. Ja podarowałem dla Mazowie 4 i jeden wcześniej, który prawdopodobnie w Wilnie. Nie być. A ten Ausy przyjdzie. Ja się urodziłem w Elblągu.